zawodników, którzy we wczorajszych eliminacjach biegu na 400 metrów przez płotki uzyskali prawo startu w dzisiejszym biegu finałowym, biegu o medale. Oto zawodnicy. Na torze pierwszym jest Jakub Adamczyk, MKS Polonia Warszawa. Na torze drugim Piotr Szewczyk reprezentuje RTZ Terano. Na torze trzeci Paweł Gwiazdoń za Zdesław Rozum Katowice w eliminacjach. Czwarty czas 52 sekundy i 7 setnych. Tor czwarty. Robert Bryliński, organizacja środowiskowa Zdesław Poznaniu. 2 lata temu mieszku biały i srebro. Najlepszy czas eliminacji. Wygrał drugi bieg czasem 51 sekund 63 setnych. Na torze piątym Jakub Smoliński, RTZ Terano, brązowy medalista przed rokiem. W eliminacjach drugi czas wygrał trzeci bieg eliminacyjny 51-79. Na torze szóstym Patryk Dobek, SKL Sopot, lider tabel tegoroczny, 49,52 setne na zawodach Gorzowskich Gloro, najlepszy czas. Później startujący. W eliminacjach miał czas trzeci. Igor Bogus, AZS AWF jest na 107. I na 8. Radosław Krzyż, AZS AWF Kraków. To być może będą medaliści. Oczywiście pierwsza trójka na mecie. Popatrzmy jeszcze na ostatni mecz wiraż. To był szósty Dobek. Jeden zawodnik w błędzie. Tym roku. W tych zawodach widzimy, w finale wygrywa. Czwarty, piąty potem będą wygratory.